Cześć wszystkim, tutaj Wiktoria. Oła, ej. No i w dzisiejszym filmiku kolejny w sumie vlog z zawodów. No i dzisiaj także nie jadę. To jest ogólnie dzień jakiś chyba 10, coś takiego. No i po prostu chcę wam pokazać, co tam będzie się działo. No i po prostu oglądajcie i postaram się, żeby ten vlog był bardziej ciekawszy niż tamten, bo tamten to były same tak naprawdę przejazdy, także więc no. Na smazdu. Tam są jak coś czapy dalej, także więc stamtąd to rżenie. Patrzcie tutaj na tego konia tam, czekajcie, nie tam, jakoś tak. Kupiłam sobie ostatnio właśnie bacik ujeżdżeniowy 110 cm i pokazuję wam go na tym filmie, gdyż już ponieważ nie opłaca mi się robić osobnego filmiku o nim, haulu, bo po prostu jest to tylko jedna rzecz i no nie opłaca się. No i jest on z firmy Kantary. Nie wyostrzy się oczywiście. Ale zaufajcie mi, że z takiej firmy jest. Kantarium. Wyostrz się. No coś tam widać, ale się nie chcę wyostrzyć zbytnio. Jakoś tak. No nie. Nie wyostrzy się, ale zaufajcie mi, że tu jest napisane Kantarium. Także więc no. No i tak on się prezentuje. Okej. Okay. Także więc lecimy już dalej. Patrzcie, on jest taki długi, że mogę nim sufitu dotknąć normalnie. Wow. Magia. Tak, ja to bacik piękny. 110 cm. Tak. Będzie recenzja tego bata razem z innymi rzeczami, takimi jak ochraniacze i tak dalej. Także więc czekajcie.
Pierrot. Pas. Tutaj po przyjeździe dopiero koni spocony. No i tu boks dyplomata, ale on teraz będzie miał przejazd, także więc go nie ma. Cześć wszystkim, dzisiaj jest kolejny dzień i już są te najbardziej zaawansowane zawody, czyli z piafem, pasażem i tak dalej. Także więc oglądajcie. Patatajce małe, klaczki. Halo! Spójrz jak słodko. Jebraczek sobie leży. Jakie słodziaki. Jakie słodziaki. Tak, jakie słodziaki małe. Tak, zlebacki. Zlebacek mały. Karusek, chodź, kom. Ja myślę, że to by było na tyle. Jeśli film Ci się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i papatki. A no i jeśli dotrwaliście do końca, bo filmik jest dość długi, to napiszcie w komentarzu zawody, a przypnę Wam serduszko. I teraz już cześć.